Dzień dobry moi kochani, po raz kolejny witam ze słonecznej Hiszpanii w dzisiejszym odcinku montaż automatyki Techsterowniki. A zobaczcie moi drodzy, jak to się zmieniło od czasu, kiedy robiliśmy ogrzewanie podłogowe. Zobaczcie, jak wygląda salon. Spójrzcie. Porównajcie sobie to z czasem, kiedy budowaliśmy tą instalację. Jak to wszystko wyglądało, a jak jest teraz. Nie no, zmiana jest niesamowita. A mamy do zamontowania, moi drodzy, coś bardzo ciekawego. Tego tutaj jeszcze nie było. Przynajmniej nie w Hiszpanii. Już położę sobie. I tak, moi drodzy, spójrzcie, co my tu mamy. Sinum, tak, sterowniki Sinum, czyli mamy Smart Home, centrala EH01, listwa PS10230, też Sinum, siłowniki, więc to wszystko musimy tutaj zainstalować do rozdzielaczy. Tutaj przyjdzie listwa, do internetu podłączymy centralę. W tej szafie będzie również całe zarządzanie internetem, muzyką, jak widzicie po kabelkach. Także będzie tutaj centrum sterowania domem, a ja tymczasem zacznę sobie instalować tutaj siłowniczki, automatykę. Także będzie ciekawie. Te sterowniki trafił też do Hiszpanii. Jak wiele innych rzeczy, które tutaj przywiozłem, które wcześniej tu nie było. Także można się bawić. Klient zaufał firmie, my też. Więc działamy. Sinum to system, który bardzo lubimy. Mam go u siebie zainstalowany, bo jestem bardzo zadowolony. Więc chcę, żeby mój klient też był bardzo zadowolony. Dlatego poleciłem mu ten system. Będzie mógł wszystkim zdalnie zarządzać. Mamy również do tego, moi drodzy, regulatory pokojowe. Te regulatory będą w każdym pomieszczeniu, ponieważ chcemy tu zarządzać temperaturą każdego pomieszczenia oddzielnie. Tak, moi drodzy, jak i łazienek, jak i pokoi. Tak samo w salonie będzie sterowanie całą tą powierzchnią, ponieważ podzielić się tego nie da na sekcji, więc będzie jeden regulator na całość. Oczywiście łazieneczka też ma swoje zasilanie. Także też będziemy tutaj montować regulator. No będzie się czym bawić. Mamy tutaj 18 stref grzewczych. Także jest co robić. Moi drodzy, co zawiera pudełko z listwą? Listwa, która będzie tutaj na szynie mocowana. Instrukcja montażu i przewód zasilający. Elektryk będzie nam musiał tutaj zmontować gniazdko. I tyle, moi drodzy. Montujemy, do tego montujemy wszystkie kabelki i regulatory połączą się bezprzewodowo z naszą listwą. Nie potrzebujemy do nich kabelków. Także uproszczony będzie system. Dla nas dobrze. Ponieważ nawet jeszcze nie znam lokalizacji tych regulatorów. Jeszcze nie wiem, gdzie sobie klient zażyczy. Ale gdzie sobie zażyczy, tam będzie miał. Powiem coś na temat montażu siłowników. Moi drodzy, to są nakrętki do zakręcania obiegów grzewczych. To nie służy do regulacji. Do regulacji służą rotametry. Na nich regulujemy przepływ. To służy do zero-jedynkowego zamykania obwodów. Więc te kapturki wywalamy. W to miejsce przykręcamy siłowniki. Także przycisnąć i dokręcić nakrętkę. I to tyle. Dokręcamy to do końca, żeby nam siłownik się nie ruszał. Wtedy mamy pewność, że będzie działał prawidłowo. To są blokady, żeby siłownik był otwarty, ponieważ jeśli będzie zamknięty, to ciężko Wam będzie ten czpin nacisnąć i dokręcić nakrętkę. To zostawiamy sobie na koniec, po odpowietrzeniu instalacji, po sprawdzeniu całej automatyki, czy mamy dobrze skonfigurowaną. Dopiero pousypamy te blokady, żeby mogła otwierać nam automatyka, moi drodzy. I jeszcze jedna sprawa, pompa obiegowa. Jeśli jeden z obiegów będzie chciał pracować, to powinien nam uruchomić pompę obiegową. Jak to zrobić, kiedy system mamy bezprzewodowy?
Jest na to sposób. Na dole w maszynowni będziemy mieli moduł, który będzie połączony z całym systemem i będzie nam uruchamiał pompę obiegową, po to, żeby nie pracowała, kiedy są wszystkie obiegi zamknięte. Oszczędzi nam to i prądu, i pompy obiegowej. Także bezprzewodowo skomunikujemy się jeszcze z pompą ciepła, żeby można było wszystko uruchomić. Także system będzie fajnie działał. Także oglądajcie, pokażę Wam, jak podłączymy przewody do listwy. Także może Wam się jeszcze przyda, jak będziecie chcieli sobie w domu zainstalować. O, moi drodzy, zacząłem sobie podłączać przewody od siłowników. I teraz tak. Pierwszy obwód, mała łazienka, druga łazienka, sypialnia i resztę to już mamy kuchnię i salon. Więc jak ja to zrobiłem? Zobaczcie, tu możemy podłączyć po 3 siłowniki do jednej sekcji. Więc skoro mam tutaj 6 siłowników od salonu i od kuchni, podłączyłem sobie je w kolejności do pierwszego i drugiego wyjścia. Dlaczego tak? Dlaczego wykorzystałem dwa wyjścia jako jedną strefę? W funkcji wirtualnego termostatu będę mógł sobie wybrać, że do jednego termostatu mam podłączone dwa wyjścia, którymi będę sterował. Po co te przewody łączyć po kilka sztuk w jedno wyjście, skoro możemy wykorzystać tutaj dwa wyjścia dedykowane na dwie strefy grzewcze? Oczywiście jednocześnie mogę dwie strefy uruchomić z jednego termostatu. I to jest dla mnie bardzo wygodne. Następnie do wyjścia numer 3 przypisałem sobie pierwszą łazienkę, drugą łazienkę i do czwartego wyjścia sypialnię. Moi drodzy, zostały mi tu jeszcze 3 wyjścia, które można wykorzystać. Ale tu już nie wykorzystamy ich na pewno do ogrzewania. Więc te będą niepodłączone. Mamy tu wyjście do pompy, ale oczywiście nie będziemy prowadzić teraz w tym domu przewodów do pompy obiegowej z dwóch listew, bo to nie ma sensu. Zrobimy to, tak jak mówiłem, bezprzewodowo poprzez moduł, który będzie zamontowany w maszynowni. Także zobaczcie, nie musimy tutaj montować dodatkowych kostek, łączyć wszystkiego w jedną strefę. Możemy w programie przypisać sobie do jednej strefy grzewczej do jednego termostatu dwie strefy grzewcze. I to jest bardzo wygodne. No i tak, moi drodzy, przyszedł czas zainstalować teraz listwę na dole. Tylko tak, na tym poziomie mamy więcej stref grzewczych, niż faktycznie może obsłużyć listwa. Dzięki temu, że w tym kraju wszędzie są peszle, był to wcześniej przewód internetowy, co prawda tutaj nie jest potrzebny internet, więc wywaliliśmy ten przewód i wsadziliśmy sobie przewody, które będą podłączone do siłowników na parterze. Także parter częściowo będzie obsługiwała listwa z góry. Nie ma tutaj żadnego problemu z tym, z racji tego, że przypiszemy termostaty z dołu do górnej listwy i tyle. I opiszemy to jako strefa na parterze. Także automatyka będzie widziała to jako parter i nie ma z tym najmniejszego problemu. Także tak można się bawić. Drodzy, zobaczcie, wystarczyły 4 przewody i mamy dodatkowe strefy grzewcze. Kurczę. Nie ma problemu tu z przesuwaniem tych przewodów. Dobra, bierzmy się do pracy, bo czas leci, produkcja stoi. Jest tu sporo tego do zrobienia. Mamy tutaj 13 siłowników do zainstalowania. Moi drodzy, budując taką instalację, no musimy te strefy gdzieś podłączyć, te przewody do którychś stref. Ale spójrzcie, mamy strefy, gdzie mamy możliwość pięcia nawet 3 siłowników i strefy, gdzie możemy wpiąć po 2 siłowniki. Po co wpinać po kilka przewodów w jedną sekcję, skoro możemy sobie wybrać, do której chcemy. Ale, moi drodzy, jak tak sobie namieszamy, że na przykład do pierwszej strefy podepniemy 3, no to będzie lekkie zamieszanie. Dlatego warto sobie zrobić taką dokumentację, tak jak tutaj mam opisane. Pomieszczenia długości pętli, tak, to sobie na końcu napisałem, do której strefy, które pomieszczenie jest podłączone, po to, żeby było łatwiej to wszystko ogarnąć. Później to zostanie wydrukowane i zostanie schowane tutaj w rozdzielaczu. Jeśli ktoś przyjdzie coś szukać, będzie wiedział, że pod tą strefą w automatyce jest podłączona ta strefa grzewcza. Będzie o wiele wszystkim łatwiej i wygodniej, nie trzeba będzie tutaj zgadywać. Więc warto by sobie jakąś dokumentację na bieżąco sporządzać.
To tyle w tym temacie. Oglądajcie dalej, a ja będę walczył dalej z tą instalacją. Moi drodzy, przekaźnik PS02 umieściłem sobie tutaj w pompie i on będzie służył za uruchamianie pompy obiegowej do centralnego ogrzewania. Jeśli któryśkolwiek z obiegów będzie chciał załączyć pompę, to załączy mi ten przekaźnik, który uruchomi pompę. Podłączyłem się też do pompy PC1, żeby widzieć sygnał, czy pompa ciepła chce uruchomić pompę. Będę mógł sobie wykorzystać w późniejszej konfiguracji. Także widzicie, można załatwić sobie to bezprzewodowo, montując przekaźnik Xenum PS02 w pompie ciepła. Bardzo wygodne rozwiązanie, możemy sobie radiowo połączyć się z uruchamianiem pompy. W niektórych przypadkach możemy też wykorzystać styk beznapięciowy, który tutaj jest, do załączania na przykład niektórych jednostek do ogrzewania. Też wygodnie, więc daje nam duże możliwości taki przekaźnik. I tak, moi drodzy, z racji tego, że tu jeszcze wszystko będzie malowane, remontowane i tak dalej, nie mogę przykręcić wszystkich termostatów do ściany. Dlatego, moi drodzy, co muszę zrobić? Przede wszystkim muszę je wszystkie tutaj dodać do systemu. Wszystkie je opisać tutaj z tyłu, gdzie one się będą znajdowały. W programie opisać je, do jakich pomieszczeń one są przypisane i stworzyć wirtualne termostaty do obsługi wszystkich stref. Oczywiście też muszę skonfigurować sobie tutaj ten przekaźnik PS02, że jeśli któraś listwa się załączy, załączy mi również styk w przekaźniku, żeby uruchomiło pompę obiegową. Także system jest bardzo wygodny z racji tego, że mogę sobie wrócić do kraju, mam wszystko w systemie, mam login i hasło, dzięki któremu mogę się zalogować jako instalator i mogę klientowi to wszystko w domu spokojnie skonfigurować. A oni sobie później przyczepią według instrukcji termostaty do ściany, kiedy skończą tutaj malować i remontować i wszystko będzie działało. A co najlepsze? Centrala. Centrala, moi drodzy, jest tutaj bazą do rozbudowy smart home. To wszystko jest jeszcze w rozsypce. Także jest taka szansa, że przylecę tutaj jeszcze zrobić jakąś automatykę sterującą do oświetlenia. Także bazę już mamy, więc wystarczy dokupić tylko moduł i już działa. Bardzo wygodna rzecz. Mam tutaj dwie strefy do obsługi góra-dół. Dzięki temu ta centrala wyszła nas dużo taniej. Zakup takiego systemu niż systemy listew plus moduły internetowe. A co najlepsze, jest to właśnie ta baza. Baza do rozbudowy smart home. Już jeden przekaźnik wylądował w pompie ciepła, więc w tablicy mogą wylądować kolejne. Możemy tutaj pominąć te wszystkie manualne, zwykłe, jak to powiedzieć, zegarki czasowe do obsługi oświetlenia i zamienić je właśnie na system smart. Będzie mógł klient sobie sterować telefonem. Możemy mu przerobić część oświetlenia na właśnie takie sterowanie. Część albo całość, wszystko zależy, na ile się zdecyduje. I będzie miał system smart home, te sterowniki. Także widzicie, pomyślcie o tym, bo naprawdę warto. Dla mnie jest to bardzo wygodny system jako instalatora. Bardzo łatwo się dodaje termostaty, bo robię tylko klik, klik i jest dodany. Nie sprawia to kłopotów jak systemy Wi-Fi czy Zigbee. Te są upierdliwe. Wiem, co mówię, bo próbowałem. System radiowych termostatów, radiowych to właśnie urządzeń, łatwiej się konfiguruje, łatwiej się dodaje. Klik, klik i dodany. Co najlepsze, mogę sobie tutaj wymieszać grzejniki i podłogówkę na jednym systemie. To jest też bardzo wygodne i daje ogromne możliwości. Dobra, biorę się do pracy, bo jeszcze mi tego tutaj troszkę, moi drodzy, zostało do dodania. A czas leci, bo dzisiaj wylatuję z powrotem do kraju. Także muszę to wszystko tutaj opisać, przygotować, spakować i spokojnie sobie usiądę w domku, skonfiguruję i będzie. Dziękuję i działa. Witajcie, moi drodzy. Ja już jestem w kraju. Teraz mogę się pobawić konfiguracją całego ogrzewania. Już mam dodane wszystkie termostaty, opisane, który gdzie się znajduje. Opisane mam również wszystkie pomieszczenia. Dodałem sobie pomieszczenia. Teraz dodaję sobie do nich urządzenia, które się w nim znajdują.
przykład salon, kuchnia, mam już dodane termostaty, czujniki temperatury, regulator temperatury. Mam też dodany przekaźnik, który mi uruchamia jedną strefę w belce rozdzielacza. A pamiętacie, mieliśmy ten salon dość rozbudowany, tam użyliśmy dwóch stref grzewczych, prawda? Teraz musimy użyć drugiego przekaźnika do odpalenia drugiej sekcji, żeby nam się cały salon rozgrzał, a nie tylko pół, moi drodzy. Musimy użyć do tego funkcji wirtualnego termostatu. Co to jest funkcja wirtualny termostat? To jest, moi drodzy, funkcja, która łączy termostat z belką. Zobaczcie, po dodaniu takiego termostatu i listwy sterującej, system kompletnie nie wie, co ma z nimi zrobić. Widzi te urządzenia, natomiast możemy sobie nimi pstrykać i nic nie zrobi. Musimy mu powiedzieć, że ma współpracować termostat z którymś wyjściem z belki. Do tego służy funkcja wirtualnego termostatu, więc musimy ją sobie dodać w naszym systemie. Ja już to zrobiłem w salonie, ale dodałem tylko jedno wyjście. Jak mówiłem w filmie, możemy sobie przypisać różne wyjścia. Wybrać sobie może być pierwsze, ostatnie. Jak sobie podłączycie siłowniki, tak będziemy musieli tutaj to skonfigurować. To jest dość wygodne. I zobaczcie teraz, moi drodzy, wchodzimy sobie w ustawienia. Ustawienia, urządzenia wirtualne. Mamy tutaj nasz wirtualny termostat z salonu. Dajemy zmień przypisane urządzenia. Mamy tutaj, możemy tu dodać siłownik od grzejnika, jeśli jest, lub przekaźnik z naszej belki. Dodajemy sobie chwili, dwa, potwierdzamy. Mamy tutaj przekaźnik też pompy CO, który jest na naszej listwie. Ten też musi zostać uruchomiony przy każdym załączeniu jednego z przekaźników. Dajemy zapisz. Ustawienie jest zapisane. I teraz zobaczcie, pojawiły nam się na ekranie dwa przekaźniki. Zobaczcie. Pierwszy mamy opisany salon, kuchnia, w drugim jeszcze nic. Natomiast możemy sobie go opisać, zmień nazwę. Salon, kuchnia. I teraz chyba nazywają się tak samo. Proszę bardzo. Teraz zobaczcie, co się dzieje. One są wyłączone. Przekaźnik pompy CO świeci się nam na czarno, dlatego że on znajduje się w pompie ciepła, która jest w tej chwili wyłączona z zasilania. Dlatego nie mamy z nim kontaktu i system nas o tym informuje. Teraz zobaczcie, jak zmienię temperaturę zadaną, w tej chwili zadana 17, żeby nam się nie załączało. Proszę bardzo, ustawimy wyższą niż jest aktualnie w pomieszczeniu. System nas pyta, czy zmienić to na 2 godziny. No, ogólnie możemy sobie zmienić czas, na jaki zmieniamy. No, powiedzmy, że damy czasowo. I zobaczcie, teraz nam odlicza, no jak długo nam podniósł temperaturę. I co się stało? Załączyły się dwie strefy. Obie strefy, załączyły się też przekaźnik. No ale wyskoczyła nam informacja też, że nie mamy z nim kontaktu. Także system widzi wszystkie urządzenia, co się z nimi dzieje. I tak będę robił teraz sobie ze wszystkimi urządzeniami, które znajdują się w całym tym systemie. Zobaczcie, ja mogę sobie to zrobić zdalnie. Wszystko. Nawet jeśli klient kupi sobie dodatkowe urządzenia, czy przekaźniki, sterowanie taśmami RGB, taśmami LED-owymi, elektryk mu to zamontuje, ja mogę mu to skonfigurować zdalnie w domu. Nie muszę wyjeżdżać do klienta. Wszystko mogę sobie tutaj sprawdzić, zdiagnozować na miejscu. Nie muszę się stąd ruszać. Także system dla mnie jako instalatora jest bardzo wygodny. Mogę sprawdzić, co się dzieje u klienta, mogę zmienić mu ustawienia, jeśli będzie potrzebował. Wcale nie muszę zasuwać do niego do domu, żeby cokolwiek z tym systemem zrobić. Nie każdy z Was będzie umiał cokolwiek z tym zrobić, a dla nas, instalatorów, taki system jest bardzo wygodny. Także naprawdę gorąco Wam polecam. Jedźcie do Techa na szkolenie, a naprawdę na tym skorzystają wszyscy. I Twoi klienci, i Ty. Tak, moi kochani, instalacja sterowników dobiegła końca. Ja mogę wracać do kraju. Wam dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!